tradycjami i początek pierwszej rundy. Wracając do Czarnych Słupsk, wielokrotny drużynowy mistrz Polski, kiedy te rozgrywki naprawdę jeszcze były na wysokim poziomie, przyciągały tłumy kibiców. No i oczywiście odbijało się to w dorobku medalowym na imprezach międzynarodowych, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Olimpiady. No ale niestety teraz mamy troszeczkę odwrót boksu amatorskiego. Zawodniczka z czerwonego narożnika, Natalia Biernasiak, o wiele wyższa od swojej przeciwniczki, no też wykorzystuje swój długi zasięg ramion i kilkakrotnie już trafiła swoją przeciwniczkę lewym, prawym prostym. No ale zawodniczka ze Słupska naprawdę bardzo ambitnie stara się uprzykrzyć życie swojej przeciwniczce i tutaj wszystkimi siłami chce przedrzeć się do półdystansu i zadać celne ciosy. No również tutaj duże zastrzeżenia do poziomu technicznego tej walki, ale tak jak mówię, są to bardzo młode dziewczyny. I tutaj wielce dobrego boksu na pewno nie zobaczymy w kategoriach. Będą rozdane pierwsze medale olimpijskie w boksie kobiet. A przed nami druga runda walki pomiędzy Natalią Biernasiak, boks Tur Łódź, narożnik czerwony, zawodniczka w czerwonym kasku i w czerwonych rękawicach, a w niebieskim kasku i w niebieskich rękawicach Emilia Zawuł z klubu Czarni Słupsk. No cała seria ciosów zadana przez zawodniczkę z Łodzi, bez reakcji ze strony zawodniczki ze Słupska. No poślizgnięcie tutaj bardzo ślisko w narożniku, tam powinno się wyczyć. Na pewno trenerzy po prostu troszeczkę zbyt dużo polali wodą materingu i zawodniczka ze Słupska po prostu uśliznęła i sędzia musiał przerwać pojedynek. Znów długi lewy prosty zawodniczki z Łodzi powstrzymuje Emilię Zawoł, która jednak naprawdę pokazuje nam tu ogromną ambicję. No niestety jeszcze bez efektu zadania jakiegoś naprawdę ciosu, który by zmienił że jeszcze, no niestety, ale nie będzie mogła zawodniczka ze Słupska rozstrzygnąć walki na swoją korzyść. Kolejne ciosy, bardzo ładny, lewy, prawy, prosty, w wykonaniu zawodniczki z Łodzi, lądują na głowie jej przeciwniczki, która po prostu pod nawałem tych ciosów stara się schować głowę. No niestety za nisko ją pochyla i sędzia tutaj bardzo słusznie zwraca uwagę. No teraz dwa takie lewe, proste zawodniczki ze Słupska.
dosięgnęły zawodniczkę z Łodzi. Piękny prawy zadała Natalia Biernasiak. Rozpoczęła się ostatnia minuta tego pojedynku. I kolejne ciosy lądują na głowie zawodniczki ze Słupska. No naprawdę. No ale teraz lewym prostym się zrewanżowała Emilia Zawą, ale niestety kolejne ciosy wielce ją osłabiły i za moment koniec pojedynku. A pomimo wielkich ambicji zawodniczka ze Słupska nic nie mogła zrobić, żeby wygrać ten pojedynek. Jak było do przewidzenia, walkę 10 do 3 wygrywa Natalia Biernasiak.